Jestem. To znowu ja. Coraz bardziej się obywam z kamerą, coraz luźniejsze będą odcinki. Nie będę się już tak może spinał. Kubek kawy jak zawsze jest ze mną. O, wracamy do drugiego odcinka, czyli pierwszy już mamy za sobą, dzisiaj drugi. Dzisiaj pogadam na temat spodni zimowych. Zamówiliśmy jedne damskie, jedne męskie. Myślę, że wystarczająco. Jest zimno, więc jest też z nami, towarzyszy nam jak zwykle śnieg, klapa, brud. I myślę, że kolor czarny tu najbardziej wszystkim będzie odpowiadał, będzie najbardziej długotrwały przede wszystkim. Zacznę od damskich dzisiaj, nie od męskich, więc spodnie damskie, które są całe czarne, ale mają bardzo fajne wstawki w środku. Znowu trójkąciki, które są odblaskowe, ale tak samo na końcu przy kostce mamy tak samo trójkąty, które powodują, że będziemy widoczni, kiedy samochody nas mijają, bądź inni ludzie chodzą, bądź inni rowerzyści jeżdżą. To jest bardzo ważne. Co o nich mogę więcej powiedzieć? Wiadomo, że jakość jest tych spodenek fenomenalna. Naprawdę Mavic się bardzo w tym roku przyłożył do tego, żeby jakość wykonania była dobra, żeby te wszystkie ciuchy były bardzo spasowane. W poprzednich latach ja bym powiedział, że jeszcze się uczyli tego, ale w tym roku muszę powiedzieć, że stanęli naprawdę na najwyższej wysokości. Przede wszystkim bezpieczeństwo, te odblaski są naprawdę z każdej strony. To jest ważna rzecz. Co do środka, mamy tutaj fenomenalne, sprawdzone wkładki do jazdy. One są też, to są naprawdę wysokiej jakości materiały, które nie powodują, że nie będziemy chodzić obtarci, czy nie będą nas boleć pośladki. Szwy tak samo, to jest ważne też. Szwy nie są szorstkie. One są bardzo miękkie i to też jest ważne, bo ci, którzy z was dużo jeżdżą, będą wiedzieli, że szwy czasami potrafią też człowieka doprowadzić do szału. Tutaj to wszystko jest fajne, jest miękkie. One są ciepłe, to jest taki mięciutki, fajny polar, który na pewno kobietom przypasuje do gustu. Będziecie dziewczyny, kobiety bardzo zadowolone. Świetne i elastyczne szelki. I one są bardzo cieniutkie. To też jest ważne, żeby te szelki nie były grube, bo to też później powoduje jakiś dyskomfort. One są idealnej grubości. I tutaj takie spodenki kosztują, już wam mówię, w cenie detalicznej kosztują 599 zł. Dużo, niedużo, tak? Jeżeli wrócimy do wczorajszego odcinka i bluza tak samo kosztowała około 500 zł, to wiadomo, że około 1000 zł musimy wydać, ale do tego brakuje nam tylko tak naprawdę potówki i jesteśmy ubrani na zimę. Nie musimy nakładać jednej warstwy, dwóch, trzech, czterech. Wysoki materiał, wysoka jakość to jest to, że nie nakładamy na siebie warstw, nie ubieramy się na cebulkę. Ubieramy się lekko, ale ciepło. I to jest przewaga jakości. Firm takich jak Santini, Nalini, Ralph, czy właśnie Mavic. To jest to. Lekkość, ale bycie, jeżdżenie w ciepłym. I to, jestem z tego najbardziej zadowolony. Końcowe zakończenie jest z takiego materiału nieprzemakalnego, ciepłego, gdzie wiadomo, że jak kręcimy, to wtedy deszcz bardzo klapie nam po butach właśnie i tutaj od łydki w dół najbardziej. Tu jest fajnie to jest ciepłe, fajnie zakończone i na pewno będzie przylegać przez tą gumę. Świetne to jest, naprawdę świetna rzecz. Na pewno to też zobaczycie u nas na zdjęciach, pokażemy to z bliska, a nawet może na filmie. Też wam to później zbliżymy. Męskie spodnie to jest majstersztyk według mnie. Jak się ścigałbym, to bym uwielbiał te spodnie. Jakość materiałów jest fenomenalna. Ja później wam pokażę z bliska, jak to dokładnie wygląda. To są takie prążki. To wszystko jest fajne. Jest takie mięciutkie, ciepłe przede wszystkim. Nie obcierające nas. Znowu oczywiście odblaski. Odblask jest z tyłu. Fajny, widoczny. Szelki. Troszeczkę grubsze, bo jednak faceci są bardziej zbudowani niż kobiety i tutaj szelki są troszeczkę grubsze i z tego jestem najbardziej dumny. Wkładka Ergo 3D Elite. Najwyższej jakości wkładka, która, nie wiem, to jest tak miłe, że aż by można było używać tego jako poduszki, spać sobie przy tym. Także dwa w jednym. Znowu. Myślę, że tak. Fajna rzecz, świetna rzecz. Koszt nabycia spodenek
cena detaliczna, żebym was nie skłamał. Tyle samo co damskich, czyli 599 zł w detalu. Świetne są. Zapraszamy na nasze strony internetowe, Facebooki, Instagramy, kanały YouTube i tak dalej, i tak dalej. Widzimy się w następnym odcinku z mniejszymi, ale jakże potrzebnymi rzeczami. Pozdrawiam.